Tytuł kursu. Zasady prowadzenia i rozliczania inwentaryzacji. Moduł. Istota inwentaryzacji. Temat. Szkolenie przedinwentaryzacyjne. Terminy i częstotliwość inwentaryzacji. Inwentaryzacja to ogół różnorodnych czynności związanych z ustaleniem rzeczywistego stanu składników majątkowych danej jednostki oraz źródeł ich pochodzenia na oznaczony dzień. Na dzisiejszym szkoleniu wyjaśnimy Państwu kwestie terminów i częstotliwości przeprowadzania inwentaryzacji. Szanowni Państwo, zgodnie z ustawą o rachunkowości, inwentaryzację należy przeprowadzić na ostatni dzień każdego roku obrotowego, na dzień zakończenia działalności przez jednostkę, na dzień poprzedzający postawienie jednostki w stan likwidacji lub ogłoszenia upadłości. Co do zasady, inwentaryzację przeprowadza się więc na ostatni dzień roku obrotowego, ale ustawodawca uwzględnił jednak to, że przeprowadzenie inwentaryzacji w ostatnim dniu bilansowym wiąże się z pewnymi trudnościami i przewidział, można powiedzieć, pewne odstępstwa czy ułatwienia od podstawowej zasady. Odstępstwa te nie dotyczą jednak aktywów takich jak aktywa pieniężne i papiery wartościowe, produkty w toku produkcji, materiały, towary i produkty gotowe, nie objęte bieżącą ewidencją, ale odpisane w dniu ich zakupu lub w momencie ich wytworzenia w koszty. Już Państwu wyjaśniam. Ułatwienia te polegają na tym, że termin inwentaryzacji, czyli na ostatni dzień roku obrotowego, uważa się za dotrzymany, jeżeli inwentaryzację składników aktywów objętych bieżącą ewidencją rozpoczęto nie wcześniej niż 3 miesiące przed końcem roku obrotowego, a zakończono do 15 dnia następnego roku, zapasów materiałów, towarów, produktów gotowych i półproduktów znajdujących się w strzeżonych składowiskach i objętych ewidencją ilościowo-wartościową przeprowadzono raz w ciągu 2 lat, zapasów towarów i materiałów, opakowań, objętych ewidencją wartościową w punktach obrotu detalicznego jednostki przeprowadzono raz w roku. Zapasów drewna w jednostkach prowadzących gospodarkę leśną przeprowadzono raz w roku, nieruchomości zaliczonych do środków trwałych lub inwestycji oraz znajdujących się na terenie strzeżonym innych środków trwałych, a także maszyn i urządzeń wchodzących w skład środków trwałych w budowie przeprowadzono raz w ciągu 4 lat. Tak, niezależnie od obligatoryjnych terminów określonych w ustawie o rachunkowości, inwentaryzację należy również przeprowadzić. W przypadku zmiany osoby materialnie odpowiedzialnej lub na jej żądanie, w sytuacji zdarzeń losowych takich jak np. kradzież, pożar, w przypadku żądania właściwych organów takich jak np. Urząd Skarbowy, sąd, jeżeli wymagają tego przepisy podatkowe. To dziękuję Państwu. Do zobaczenia na kolejnym szkoleniu. Materiał został opracowany w ramach projektu Model systemu wdrażania i upowszechniania kształcenia na odległość w uczeniu się przez całe życie, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.